A może i rys. Rysów. Rysów czy rys? Rysów. Rysy. No, wycofuję się z tego. Ja rozumiem, że są jacyś ludzie, co kupują bochenek chleba za 30 zł. Jakiś tam, z jakimiś orzechami, z jakimiś tam pestkami, z jakimiś tam, nie wiem, no, bezglutenowy, inny, ciągle się wymyśla, jakiś inny rodzaj. W Polsce się nic szczególnego nie dzieje. Idziemy razem z całą Europą, z całym światem Zachodu, a nawet z całym światem. Najpierw w procesie podwyższenia się inflacji po COVID-zie, a potem radykalnego zwiększenia się inflacji po agresji rosyjskiej, po podwyżce cen surowców energetycznych. Wchodzimy na szczyt tego wierzchołka inflacji i razem z tymi wszystkimi krajami będziemy z tego szczytu schodzić. Patrzę, co jest mówione, co mówią różni ludzie, żeby wiedzieć, co się dzieje. No ale przecież zwykły człowiek nie ma siły i czasu. Jeśli ogląda cały czas jedną telewizję, to cały czas oczekuje tej ceny bochenków chleba po 30 zł. Wszystko się wali, wszystko jest katastrofą, nie będzie jedzenia, nie będzie nic. Dlatego się śmiałem też z tego. Jak państwo, niektórzy z was pewnie powtarzali to epatowanie, że cukru nie będzie. Powtarzałem, cukru będzie za dużo. Ludzie nakupują tego cukru, robaki im się tam będą gnieździć. No nie ma możliwości, żeby zabrakło cukru w dzisiejszych warunkach rynkowej gospodarki. Można zobaczyć, ile kosztuje kostka masła. No. Gospodarka rynkowa się dostosowuje do różnych sytuacji. Są różne jakości. Ja rozumiem, że są jacyś ludzie, co kupują bochenek chleba za 30 zł. Jakiś tam, z jakimiś orzechami, z jakimiś tam pestkami, z jakimiś tam, nie wiem, no, bezglutenowy, inny, ciągle się wymyśla, jakieś inne rodzaje. No, i mają pieniądze, kupują, niech sobie kupują smacznego. No. Ale zwykły chleb kosztuje tyle, ile kosztuje. Otwieram jedną stację telewizyjną. Inflacja nadal bardzo wysoka. Ceny rosną. Taki tytuł na pasku. A nie, że niespodziewanie dla rynku, który się spodziewał 17,4, inflacja wyniosła 16,6. Co jest miłą informacją dla wszystkich Polaków w nowym roku. Pogarszała się sytuacja inflacyjna, rosła inflacja. Zatrzymała się w pewnym momencie, czy tak ustabilizowała. Nazwałem to płaskowyż. Ile to było śmiechu z tym płaskowyżem Glapińskiego? No płaskowyż, bo co to jest płaskowyż? Proszę zobaczyć w encyklopedii. No płaskowyż to jest jakieś zniesienie terenu, jest jakieś strome podejście, potem jest płaskowyż, górki, dołki, ale jest cały czas w podobnym poziomie. I potem płaskowyż się kończy znów stromym zejściem. Jak ktoś chodził po Tatrach czy gdziekolwiek po Bieszczadach, to wie, co to jest płaskowyż. I byliśmy na tym płaskowyżu. Ogólnie ludzie z Warszawy, powiedzmy, tu średnia jest bardzo wysoka, powyżej średniej unijnej przecież o wiele. Ludzie w Warszawie nie interesują się tak bardzo ceną chleba, masła, podstawowych produktów, ziemniaków i tak dalej. Wydają większość swoich dochodów na dobra bardziej luksusowe. No, znaczy luksusowe, no. No te, które są ponad podstawowymi. Na które większość Polaków nie ma pieniędzy. Od Wielkiego Święta może, czy dosłownie na święta może je kupić. Fajne zresztą też były te wszystkie informacje, takie paski czarne, że najdroższe święta w historii będą. A pokażcie mi państwo święta, które nie były najdroższe w historii. My się szybko rozwijamy, o tym właśnie mówię. Przeżywamy polski cud gospodarczy. Mimo inflacji tej wysokiej, mimo teraz spowolnienia wzrostu. Zawsze za granicą naszą, za bliską za granicą, w Niemczech, w Europie, zawsze spadek tempa wzrostu gospodarczego był do tej pory i teraz też najwyraźniej będzie mocniejszy niż u nas. Wzrosły stopy, że wzrosły raty za kredyty złotowe, no ale to jest niezbędne, żeby wyleczyć pacjenta. I natychmiast, kiedy to będzie możliwe, stopy procentowe zostaną obniżone. Czy to będzie możliwe w końcu tego roku? Zobaczymy. No ja cały czas taką nadzieję mam. Mniejszą niż poprzednio, ale mam. My jak kania dżdżu potrzebujemy wzrostu gospodarczego, żeby poziom dochodu przeciętnego Polaka był przyzwoity. Właśnie nie ograniczał się do tych dóbr codziennego użytku, tych najbardziej potrzebnych, plus utrzymania mieszkania. Żeby każdy Polak musiał pozwolić na trochę tych wydatków luksusowych. Dobry urlop w atrakcyjnym miejscu, no, środek komunikacji, wyposażenie mieszkań, no, w ogóle mieszkanie. To tak jakby rząd z kolei wziął jeden wskaźnik. Wzrost gospodarczy, tempo wzrostu i abstrahując od inflacji, by maksymalizował swoje wydatki. Oczywiście wzrost byłby wyższy. Ale inflacja sięgnęłaby szczytu Giewontu. A może i rys.
Rysów. Rysów czy rys? Rysów. Rysy. No, wycofuję się z tego. Szczytu Giewontu. Nasze projekcje jak na razie wskazują, że nie będziemy mieli recesji. Możemy mieć jakieś tam wahnięcie w jednym kwartale, miesiącu, ale że recesji u nas nie będzie. No to niektórzy tak piszą z Państwa w prasie, to może nie jest po polsku jakoś bardzo, że będziemy mieli 0+, prawda? No, czyli będziemy trochę nad powierzchnią. Teraz wszystko jest coś tam plus, prawda? No to 0+, no może 1, bo 2 to byłoby bardzo dobrze. Przy tym KPO wspominałem, że to 0,4, no to całkiem się by liczyło, no bo będzie niski poziom. Natomiast nie zakładam, żeby był spadek. Chciałem, żebyśmy dobrze współpracowali w tym roku. Chciałem, żeby Państwo uczciwie traktowali to, co mówię, żeby Państwo się, jak to się mówi, nie czepiali się jakichś poszczególnych błędów językowych czy powiedzenia czegoś. Do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego obśmiany został Płaskowyż. Do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego zostało obśmiane, że powiedziałem, że przychodzę do Państwa jako jastrzęb na czele jastrzębi. No bo pierwszy raz w historii wszyscy członkowie Rady Polityki Pieniężnej, czyli 9 plus przewodniczący ja, nie jestem właściwie członkiem, tylko jestem przewodniczącym, mieli nastawienie jastrzębie, hawkish, prawda? To jest przecież z angielskiego, z amerykańskiego slang taki. Pierwszy raz w historii, bo zawsze jeden, dwóch było przeciw. Gołębie nastawienie, powiedzmy, a reszta jastrzębie. Zwykle tak się rozkłada i pierwszy raz w historii wszyscy mieli jastrzębie, czyli na ostrą politykę, na szybkie podnoszenie stóp. Dlaczego? Bo sytuacja była tak jednoznaczna. Tak trzeba było szybko działać i podnosić stopy. No i tak powiedziałem i to się za mną ciągnie. Ja mam poczucie humoru, proszę Państwa, i przyjmuję te wszystkie żarty dobrze. One mi nie szkodzą. Proszę je robić, tylko żeby tak bardziej dobrotliwie jakoś. No ja nie jestem idiotą, proszę Państwa, który stoi na czele idiotów. No. To jest najlepszy zasób ekonomistów, jakim w Polsce dysponujemy. Trzeba mieć dla nich szacunek. A ja po prostu jestem organem, no głupio to brzmi, ale ja jestem jednoosobowym organem konstytucyjnie. Jest prezes, jest zarząd i jest Rada Polityki Pieniężnej. Są trzy organy. Jeden jest jednoosobowy, ja. Ja jestem jedynym organem upoważnionym do przedstawienia stanowiska NBP na zewnątrz. I jedynym, który jest też przedstawia decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Bo poszczególni członkowie Rady, nic im nie odbieram, wypowiadają się w swoim imieniu. A ja w imieniu większości jakby Rady, no czyli Rady po prostu, bo nie ma czegoś takiego jak stanowisko mniejszości, większości, jest Rada. I nawet jeśli ja byłbym 1-9 przegłosowany, to przyszedłbym do Państwa i z kamienną twarzą, na ile potrafię, bo jestem ekspresyjny, ale z kamienną twarzą bym Państwu to przedstawiał stanowisko, co do którego bym wewnętrznie tam się grzał, prawda? Ten budynek, który jest w telewizjach wszystkich pokazywany, to nie jest budynek, w którym się cokolwiek odbywa. To jest zamknięty budynek. Tam jest remont. Zabezpieczenie w tej chwili, no a będzie przebudowa i remont. To nie jest budynek Narodowego Banku. Ale się najładniej filmuje, no bo tam jest największy. No tu nie mamy pomieszczeń. I tu decyzje też muszą być podjęte. Żaden prezes ich nie chciał podejmować, bo są ryzykowne. Każda budowa w Polsce się wlecze. Są przekraczane limity. No to ja mam tą odwagę wynikającą może z tego, że jestem nierozważny, a może z tego, że mam tyle lat, a może z tego, że to jest ostatnia kadencja, że te decyzje podejmuję. No, wyremontowałem obiekt w Krakowie, wyremontowałem Zakopanem. No po prostu to robię. No, to nie są łatwe rzeczy, łatwo tutaj się czegoś czepiać. No także czeka nas kilka takich trudnych decyzji, o których się Państwo niektórzy domyślają pewnie, bo wiszą od dawna. Ale to nie są stopy procentowe, tak bym to powiedział.